Strasznie ciemno, ćwierkają ptaszki. Battlefield 3 pojawił się na rynku, a właściwie beta się pojawiła. To jest gra, na którą czeka cała Polska. Mam nadzieję, że nie zaliczacie się do tej grupy i nie wiecie, o co w niej chodzi, więc będę się mógł wygadać. Tak. Zaczniemy od takiej głębokiej myśli. Tak. Leci samolot, on zaraz zostanie zestrzelony. Dobra, od ogółu do szczegółu. Jest to gra, w której się strzela. Mamy dwie strony konfliktu. W tym przypadku są to Amerykanie i Ruscy. Ja jestem chyba Ruskim teraz. No trudno. Nie można mieć wszystkiego. A tryb nazywa się Rush, czyli musimy zdobyć te dwa punkty. Jeśli je zdobędziemy, posuwamy się dalej, bo to jest taki szturm podążający tutaj w głąb Paryża. W ogóle jaka bzdura. Francuzi się poddają przecież, jak każdy wie, a nie walczą. Nawet z pomocy sojuszników. Powinna być kolaboracja i tyle. No ale... Okej, Ruscy w Paryżu. Amerykanie bronią. Samolot leci. Oto będzie najlepsza akcja tego materiału. Prawdopodobnie nic ciekawego tu więcej nie zobaczycie, bo będzie lament fest straszny. Więc pojawiła się ta beta. I trzeba ponarzekać, bo co? Miało być nie wiadomo jakie cuda. Na przykład graficzne na kiju w ogóle niesamowite. Natomiast spójrzcie na ten na te krzaczory. To jest brzydkie strasznie. Była taka gra niedawno, Crysis 2. Ona była nawet brzydsza od jedynki pod wieloma względami. Chociaż patch poprawił parę rzeczy. I on jest ładniejszy od tego. Co oczywiście jest zrozumiałe, to jest gra do multika, więc oni nie muszą ją optymalizować, nie? Ja podejrzewam, że gra pokaże pazur w singlu. Natomiast multi jest spoko. Tam się coś świeci jak dziadostwo. Jest dużo takich ciekawych rozwiązań. No, kolejną rzeczą, która mi się nie podoba, to, że teraz trzeba się logować z przeglądarki. Jak? Nie wiem, no w Quake Live, tylko tam to było darmowe, a tutaj... O, zepsuło się dziecko. Wstawaj! O. Jakiś kamper mnie utłukł bezmyślnie. Stoi nad nami. Obok był koleś, który miał nas osłaniać. Pewnie wszyscy, cała dziesiątka zginęła. Dobra, trzeba zwrócić do niego składu. Który? O, ho, ho. Ulala. Proszę, bawi się w podchody i bardzo fajnie. Boże. A ta Boogie Nights, dzień dobry. Co tam jest? Pod ziemią nie ma niczego. Pod ziemią jest pusto. Ziemia jest pusta. Jest teoria pustej ziemi. Jest kilka rzeczy. I tutaj ta gra uskutecznia tę teorię. Dobra. Podłóżmy te ładunki i tyle. Niech mają kociokwik im się włączy, bo zawsze jak... Przeciwnik widzi, że coś się dzieje, zaczyna panikować. I tu se skampimy. Nie, co to jest? Co się stało? Tak więc... Boże, w ogóle zostałem zabity nożem pod ziemią. Ja tu zwariuję. Czy jest ktoś ze mną, który osłania mnie, który stara się jakoś uświęcić moją wspaniałą akcję? Chyba zdobędziemy ten punkt, więc nie ma tragedii. I spawnujemy się tutaj wśród tych kamycorów. Musimy jeszcze grać. Jakby któremuś z nich strzeliło coś do łba i chciał tam podejść. Ja tu się... To jest gra o kreciku czeskim. Mogę się tu podkopywać. Jakie to jest żenujące. No ale cóż, nie mamy sobie tutaj upiększać. Zrobili syf. Masz! Ty mnie przy tym zabiłeś, to masz tu za karę. Dobra. Zdobyłem jego jakieś tam tagi, nie wiem co to znaczy. Ogólnie jestem podjarany, bo filmik nie wychodzi na tak głupi jak moje dotychczasowe próby. Gdzie nabiłem nic więcej. Co to jest? Czy wy to widzicie? Okej, chłopy, respawnować się przy mnie. Proszę, respawnujcie się. No cóż, ja się przynajmniej staram. Proszę, kto jest pierwszy w zespole? Ja. No już nie, bo ktoś tam jakiś... Wieśniacki kamper pewnie 4-0. On tam siedzi i nic strzela i nic więcej jest lepszy, ale do tej pory byłem chyba ja. Tak więc wracamy po raz kolejny do tego zabugowanego miejsca. No i staramy się
Oczywiście niczego, nic moje wielkie plany nie dały. Ja tu się staram, zdobywam. A co wy robicie? Wy tylko umieracie. Jeśli nie grali... Co tu się dzieje? Co ta ziemia jest przeklęta? Wodę święconą trzeba przynieść. Boże. Nie, za co? Jakoś. Mają miesiąc na oprawę takich bugów. Ja podejrzewam, że to jest jakiś build rzucony nam z łaski. Po prostu wzięli jakiś build sprzed 20 lat. Zapodali nam go. No bo to jest zrobić za demo, nie? Taka beta. No, ktoś z was jest zawodowym beta testerem, meldował jakieś błędy w ogóle. Beta jest zamknięta, otwarta już, więc to jest takie coś z łaski rzucone. I tyle. Nie wiem, czy się starać, ten zespół mnie wkurza. Po prostu nic nie robią. Nie, nagadałem bzdura, tak naprawdę zdobyliśmy jednak te dwa punkty. Dobra, super. Czyli zobaczcie dalszą część mapy. No, po co tyle agresji, panie? Wchodzimy do francuskiego metra. Francuzi wywieśli białe flagi. No, ale ruskie nadal walczą, mają to gdzieś. No więc cóż, tutaj jest już dużo lepiej. Boisz się wejść, co? A wszyscy tam już są, dobra, pocieszający. Skąd masz taką fajną latarkę? Masz nie 32 level. No i tu jest już ładnie, nie? Nie widać tego, że tu nie ma zniszczeń, tak jak w dwójce. Właściwie Bad Company dwójce. No ale trudno, tutaj głoszą legendy, że oni wyłączyli nasz bety. Pewnie, żebyśmy sobie krzywdy nie porobili. Jaka bzdura. Wchodzicie czy nie wchodzicie? To są ustawienia w ogóle ultra grafiki. To trochę dziwi, to oświetlenie jest takie se, mocno takie se. Ktoś przewrócił ze starości. Wstawaj, wstawaj. Wraca handel z kurami oczywiście, można tych gości respawnować w nieskończoność. Bawić się w Jezusa. Nie wchodźcie tam, bo... Powiedz mi, że nie zginiesz od tego wybuchu, że ty inteligentny jesteś, dobra. Cóż, czas na akcję Rambo, zobaczymy. No i dupa. No niestety. Starałem się przynajmniej. Który tam jest miejsce? No drugie w zespole. Może być. Nie pogardzę. Przynajmniej jest jakiś lans wśród moich widzów. Mam nadzieję, że widzicie drugiego gracza na serwerze. O, to deploy. Ja tu pokazuję tylko jedną klasę, ale niektóre, że nienawidzę snajperów, nienawidzę tych gości ze strzelbami. Po prostu chcę mieć pistolet fajny. Z karabin. Co tam cię tak wystraszyło? Obcy tu chodzą? Jest klimat jak w obcym w ogóle, tak fajnie. Jakieś światełka, dymki. No nie bój się, iść pierwszy, ja cię uleczę, jestem lekarzem. Byłem weterynarzem, ale poszedłem do wojska i robiłem specjalizację. No. Dżdżownicę leczyłem. Gdzież? Oni mnie nie słyszą oczywiście, więc bez obaw. Tam coś biegło. Ty idź, widziałeś, tam był wróg. Dobra, trudno. Masz tutaj, jakbyś zrobił sobie krzywdę, paznokieć, to się wyleczysz, a mi nalecą punkty doświadczenia. Coś tam było w tych gruzach się ukryło. Gość siedzi w rurze? Bugi mnie wkurzą. No ale coś mu, gdzieś go dziabnąłem. 39% energii mu zabrałem. Dostał pewnie w krocze. Wracamy na pole bitwy. Aj, w samą porę. Wstawaj, Wańka, wstańka. Teraz ty mnie ulecz. Come on, dajesz. No, chłopcy. Oczywiście nikt nie pomoże swojemu ojcowi zespołu. Nikt nie kocha. A tutaj koleś... No, przynajmniej mnie pomścili. Tyle dobrze. No to wracamy. Uratuję ci jeszcze życie, jak głupi debil. Teraz w ogóle jak nas goście leczą, to możemy wybrać, czy chcemy być uleczeni, czy nie. To jest dobre, bo czasami człowiek chce umrzeć w końcu, prawda? Nie dadzą mu umrzeć, nie może umrzeć. I tak się człowiek męczył w tej Bad Company 2. Nie wiem, czy to poprawili w końcu, czy nie, bo moja przygoda skończyła się bardzo dawno temu. Tam coś szło, widzieliśmy to... Ale festiwal śmierdzi. Dobra,
bierzemy się do gry, bo tak tutaj troszeczkę szpanowałem tym moim defibrylatorem, no i tyle. A my w ogóle dostajemy po dupie chyba już poważnie, skoro ja tyle razy umarłem, to musieliśmy nieźle spaść w rankingach. Zaczniemy tutaj, jeszcze raz, powolutku, leciuteńko, spokojnie, wchodzimy powoli. 62, 52 jeszcze mamy żywoty. No lepiej to niż kot, ale gorzej niż było na początku. Jesteśmy na samym początku. No straszne, no straszne. Co tutaj robisz? Obsikujesz ścianę? Wstawaj chociaż ty, nie zostawiaj mnie samego tutaj. Bo muszę przeładować, a jak przeładowuję, to zawsze ktoś zaraz wyjdzie i będzie chciał mi zrobić krzywdę. Dobra. A, to jest to słynne miejsce. No nie bój się, nie bój się, jestem z tobą, mam pistolet. Gdzie są cienie? Gdzie są cienie? Leczcie się, korzystajcie z moich usług, chcę dostać szybko nowy level. Au, au. No leczą się bardzo fajnie. Czy jest sens się tędy pchać, skoro tak dostajemy tutaj? Oczywiście, że nie. Jeśli byliśmy dobrze, oczywiście mieli jakąś taką rozpracowaną taktykę. Ktoś tu umarł, ktoś potrzebuje tutaj bohatera takiego jak ja. O, za późno. Tu będzie jeszcze gorzej. Tu powinniśmy pójść, panowie. Albo tu w sumie. Jak to wygląda? 35. Niczego nie wywaliliśmy jeszcze w kosmos. Leczyć się, leczyć, leczyć, leczyć. Korzystać z moich usług. O, bo tam po drugiej stronie jest to, co musimy zdobyć. Jak to zrobić? Nie możemy przede wszystkim ginąć. Proszę, wreszcie kogoś zabiłem. Czy czujecie się dumni? Ciekawe, jak wypadnie polska wersja. W dwójce była bardzo fajna, liczę, że tutaj będzie podobnie. Dobra, czy możemy wreszcie... O! Dobra. Teraz goście dostaną, jak powiedziałem, znanego zjawiska kociopiku. Oho, jak on mnie dostrzegł, jak on mnie trafił. Oczywiście jakiś 51... Fajne są teraz rozdzielane te kile. Dokładnie procentowo. Czy moja śmierć nie pójdzie na marne chociaż? No, poszło. Wywaliło korki. No, jest tam. No chodź. Czekamy. Ja tak wejdę, żeby was tutaj... No nic, oczywiście miał wspólników, no ale akcja Rambo udała się połowicznie. Kogoś zabiłem i ktoś został zabity. Dobra, czy goście o zrozochoceni tamtym naszym sukcesem podłożyli drugi ładunek, morale przeciwnika spadło. A mój skład jeszcze istnieje. Dobrze, trzeba im tam jakoś pomóc na dole. Prawda? Ach, lekarz! Piękne ujęcie na nie wiadomo co. Okej, czy odnieśliśmy sukces? Nie. Ileż nam tego wszystkiego zostało? Zastanówmy się teraz. 7, ledwo co.
To było głupie. Powinienem dobić tego ciołka, który nas tutaj morduje. No, bo przerżnęliśmy. Dobra. Pierwszy rzut oka na Battlefielda trójkę. Boogie Nights. Lameriada. Nie mogę na to patrzeć, tylko jestem tak wysoko, mam tak marne serce, to musi być straszne. O, jeszcze bonusiki oczywiście. Proszę, dostałem promocję. Co dostałem? Jakiegoś doktaga? Na co to komu? Ja chcę dostać fajną spluwę, żeby sama auto-aimowała. Jest takie coś? O. Jakiś bajer. Kurde, jak poszalałem. Dobra, miłego, mam nadzieję, że jakoś wam się to miło oglądało. Do tej gry na pewno wrócimy, być może nawet z kolegami. Póki co żegnam się z wami. Koniec, żegnaj się, Battlefieldzie, pa.